Zaczynam raz jeszcze, bo zlikwidowano tam ten przekaz. Dzisiaj bardzo ważne spotkanie. Spotkanie na temat tego, co oni tam, nad czym oni tam debatują, w tym WHO. Co to jest? Po co jest? Do czego to jest komu potrzebne? Pytacie, ponieważ nie wiem, czy wiecie, że parę dni temu zakończyło się tak zwane 77. Assembly. Czyli zgromadzenie 194 krajów zrzeszonych WHO. Nad czym oni tam debatowali? Kto debatował w imieniu Polaków? Czy ty wiesz w ogóle, kto tam się po prostu pojawia? Kto w imieniu Polaków pojechał do Genewy? Zastanawialiście się nad tym? Czy my wybraliśmy kogoś w naszym imieniu, żeby pojechał i debatował nad najważniejszymi? Postanowieniami, jeśli chodzi o naszą swobodę, coś niesamowitego. Co to jest w ogóle za organizacja? Nad czym oni debatowali? Co ustalili, a czego nie ustalili? Półtora roku temu przekazałem wam informację, że mamy przerąbane. Ponieważ do tej pory Chiński Katar i wszelkie obostrzenia związane z Chińskim Katarem. Były nielegalne, a ludzie i tak się zgodzili. Ponieważ im nagadano przez pudło, przez telewizję, przez radio, przez gazety, celebrytów, sportowców i wszystkich, których udało się wkręcić, nagadano im, że chiński Katar im grozi. Do tej pory mieli Katar co roku, ale w tym roku chiński Katar im grozi. No i ludzie się zgodzili, przyjęli różnego rodzaju eksperymenty. Przyjęli to wszystko... Nielegalnie to wszystko zostało wymuszone na nich nielegalnie. Nikt nie zezwolił, nie było żadnego prawa. Nie było dosłownie nic. Jakieś rozporządzenia, które są po prostu zwykłym świstkiem papieru, który był wytwarzany w różnych krajach, a ludzie i tak się na to zgodzili. Nawet mandaty płacili, nawet stawali przed sądem, bo pan persa na twarzy nie chcieli nosić. Ale ludzie szybko zapominają. Jakbym się Ciebie zapytał, co miałeś w zeszłym tygodniu w piątek na obiad, to mało kto by odpowiedział, dlatego że ludzie mają krótką pamięć i nie uczą się, nie uczą się z historii. Wyobraź sobie, że kiedy był największy zamordyzm w maju 2021 roku, zebrało się po raz 76, czy tam 5, WHO w Genewie. Jakaś organizacja, która... Przywłaszczyła sobie prawa do naszego zdrowia. Przywłaszczyła sobie prawa do naszego zdrowia? No i się zebrali i uzgodnili, że dokonają zmian do nielegalnego prawa, które sami sobie ustalili, bo to prywatna organizacja ustala prawo na świecie. Podpisaliśmy z rzekomo umowę w 49 roku, że się na to zgadzamy. Później były następne zmiany, następne zmiany. Ustalili ponad 300 zmian, żeby założyć nam kaganiec na szyi i że mają półtora roku na to, żeby przedyskutować to w swoim własnym gronie i pod koniec maja 2024 podpisać umowę o zmianach w traktacie ale w międzyczasie, żeby było jeszcze więcej zamieszania, ustalili nową, nowy instrument, tak zwany traktat pandemiczny. I sobie uzgodnili, że muszą wszystko uzgodnić i zagłosować do końca maja 2024 roku. No i niektórzy piszą: Mariusz, zobacz, udało się, bo Stany Zjednoczone się nie zgodziły, bo jakaś tam Floryda, czy tam niektóre Stany ze Stanów Zjednoczonych się nie zgodziły i nie przeszło to. Kochani, potrzebujecie czytać dokładniej informacje, które są tam przekazywane. Nie uzgodnili wszystkiego teraz, ale co uzgodnili? Uzgodnili, że w przeciągu roku wszystko podpiszą, a najlepiej do końca 2024 roku. Czyli w przeciągu roku dokonają następnego zgromadzenia, znowu się spotkają, Znowu zagłosują, no i wtedy chyba wygrają. Dlaczego oni teraz tego nie uzgodnili? Dlaczego z końcem maja tego nie uzgodnili? No bo garstka osób na świecie miała zwrócone swoje oczy w kierunku Genewy i obserwowała, co tam się dzieje. Po to, żeby ludzie się nie skapowali, i żeby to nie trafiło do gazet, to przełożyli te wszystkie uzgodnienia prawdopodobnie na jesień tego roku kiedy to oczy Amerykanów będą zwrócone na wybory. Bo widzisz, oni zawsze robią takie zamieszanie. Odwracają uwagę, mówią, tutaj wybory, tutaj wybory, a w tym czasie traktaty przepychamy. Także prawdopodobnie, ja oczywiście nie mam kryształowej kuli, na jesieni znowu się spotkają i wszystko uzgodnią. Co oni uzgodnią? Uzgodnią, że prawo do decydowania o Twoim zdrowiu, nie dość, że nie będzie tylko Twoją własnością, nawet nie będzie własnością Twojego ministra zdrowia czy Twojego rządu, tylko wszystko idzie do Genewy. Czy Ty zdajesz sobie z tego sprawę? Do jakiejś prywatnej organizacji, która została założona, która nic nie ma wspólnego z żadnymi wyborami, nikt tam nie wybierał nikogo. My nie wiemy, kto nas reprezentuje z Polaków. Ja nie wiem, czy tam ktoś z pozycji ministra zdrowia jedzie. Ja ministra zdrowia nie wybierałem w Polsce. Czy tam jedzie ktoś z pozycji, nie wiem, prezydenta, czy tam jedzie chociaż jakiś lekarz. Czy tylko sami finansiści, którzy po prostu dorobią się na krzywdzie ludzkiej. <laughs> Przepraszam, od tego gadania tutaj przez całą odnowę trochę głos straciłem. Bardzo ważne informacje. Ja wiem, że chciałoby się patrzeć pozytywnie na ten świat i tak być powinno. Natomiast dopóki ludzie oddają swoją moc, władzę podczas wyborów w kierunku jakichś polityków, ludzi, których nie znają tak naprawdę, dopóty ludzie będą cały czas w niewoli, ponieważ nie wiadomo, kto nam coś nakaże, kto nam coś zakaże, z jakiego tytułu. Czy będzie się nas pytać, czy my wyrażamy na to zgodę, czy nie będzie nas się pytać? Wystarczyło stworzyć prywatną organizację, nazwać ją World Health Organization, czyli WHO, czyli Światowe Forum Zdrowia, i teraz można zmieniać prawo. Czy ty zdajesz sobie z tego sprawę? Oni głosują bez Twojej wiedzy nad jakimiś zmianami do prawa. I jak do tej pory kazali ci założyć kaganiec, to nie mieli do tego prawa. A na, za moment po prostu będą mieli prawo w ręku. I my wszyscy, którzy nie daliśmy się tym wszystkim reżimom sanitarnym, zrobiliśmy wszystko, żeby uniknąć kłucia Pampersów na twarzy, zachowywania jakichś dystansów śmiesznych. śmiesznych Korzystaliśmy z naszego prawa. Korzystaliśmy z tego, że możemy. Ale za moment policjant, wojsko, jakakolwiek służba wymyślona, bo przecież to mają być nawet służby założone, specjalne w WHO w każdym kraju, będą mogli pokazać ci glejt. Zobacz człowieku, przecież my działamy zgodnie z prawem. A ty zapytasz, a kto te prawo ustalił? Who made that law? Hu, czyli WHO zrobiło to prawo. A kto to jest WHO? Jakaś prywatna organizacja, która zarabia na twojej niewiedzy. Na którą płacą nasze rządy bez naszego pytania. I oni twierdzą, że nam pomagają. Oni cały czas o nas dbają. Oni chcą zrobić wszystko, żeby nie było następnych katarów. Wierzysz im? Ja za grosz im nie wierzę. Nie wierzę w żadne ich słowo, w żadną informację. Niestety nic się nie skończyło. To, że się rozjechali na początku czerwca i teraz będą głowę zawracać ludziom mistrzostwami Europy w piłce nożnej, później igrzyskami, a później wybiorami w Stanach Zjednoczonych, to tylko po to, żeby przegłosować prawo, żeby przegłosować glejty z jakimiś ludźmi, których nie znamy. I żeby nam nakazać, żeby nam zakazać, nakazać, zmienić świat po swojemu. Ja na to nie wyrażam zgody. I o tym jest ten film. Widzę, widzę Wasze komentarze. Jak temu zapobiec? Nie wyrażać na to zgody. Ja się po prostu na to nie zgadzam. I to jest moje oświadczenie. Nie zgadzam się na żadne zmiany, wprowadzenia, jakieś obostrzenia, jakieś bzdury totalne. Które WHO zamierza wprowadzić. I będę walczył do ostatniej kropli krwi o własność, którą posiadam, czyli moje ciało. Nikt mi nic nie nakaże. Nic mi, nikt mi nic nie zakaże. Ja jestem obywatelem tego świata. Ja tu się urodziłem i ja tu będę żył. Do końca świata jeden dzień dłużej.